Kto z Państwa pamięta siódmą naszą aukcję, pamięta może co się wydarzyło na egzemplarzu za ceną 60 szepeku na naszej ostatniej aukcji. Tam, proszę Państwa, emocje były ogromne. Taki egzemplarz sprzedaliśmy za 30 kilka tysięcy złotych. Bilet zdawkowy, najwyższy, nominał 5 złotych. I dlaczego ten banknot jest też tak pożądanym banknotem? Bo ten banknot czasami pytają się o niego kolekcjonerzy monet. Czasami niektórzy chcą zabrać sobie konstytucję w wersji brzęczącej, czyli w monecie i w papierze. Tu mamy dokładnie wizerunek taki jak na monecie. To jest jeden z powodów, dlaczego ten banknot jest tak poszukiwany, a drugi jest oczywisty. Po prostu ten banknot w stanie bankowym jest bardzo, ale to bardzo rzadki. Tu mamy egzemplarz naturalny, chyba w. Starego typu slabie, także już dość dawno temu uratowany. E egzemplarz, egzemplarz jak najbardziej naturalny, bardzo ładnie wyscane barwy druku. Może nie znakomicie, ale bardzo ładnie. Rożki troszeczkę nieświeże, e ale tutaj wszystko się dzieje w polu niezadrukowanym, Ugięć, złamań e jakichś istotnych nie widzimy. Nie widzę. Mm. Krzywo jest bardzo slabie. Także tą centryczność w tej chwili ciężko mi ocenić, ale jest jakieś tam minimalne przekrzywienie druku. Eee, także, no cóż, tu mogę Państwu powiedzieć. Ostatnia aukcja to tutaj emocje. Emocje były ogromne. Jest okazja do zdobycia egzemplarza, który ja bym powiedział, że jest eee, w Podobnym stanie zachowania niż tamten, co ostatnio. ostatnio. Tamten egzemplarz według mnie był troszeczkę bardziej świeży, ale technicznie słabszy niż ten. Także te proporcje z, w notach przyznanych przez PMG są e, jak najbardziej poprawne. Także tamta sztuka była bardziej świeża, ta sztuka jest lepsza technicznie. Co nie zmienia fakt, że mamy do czynienia z rzadkim i bardzo pożądanym banknotem.